Szanowni koledzy i koleżanki, koledzy, właśnie dobrze, że rozpocząłem od koleżanek. Też mogą być niepoprawnościowe. Chociaż z drugiej strony nie mam żadnej zgody na to, żeby wymieniać je na początku. Jest. Bo mogłoby to być pomyślane w pewnym sensie krzywdze. Ale wracając już do tego tematu, najpierw popatrzmy sobie, bo wiem, że tutaj o tej ideologii się dużo mówiło od rana, jak ja jako matematyk złożyłem pewnego rodzaju pojęcia, żeby uzyskać ten produkt w postaci ideologii realizmu, marksizmu, liberalizmu i neopozytywizmu. Otóż na dwóch wektorach, jeden wektor idzie jakby do góry, widać go tam i to jest holizm u góry, a na dole jest indywidualizm. Holizm, no wiemy co to jest takie całościowe ujęcie. Drugi wektor, poziomy, idzie w kierunku idealizmu. Zaczyna od materializmu i idzie do idealizmu. Jest to oryginalna koncepcja, którą przeformowałem z książki Aleksandra Wentra, Social Theory of Internet Policy, Cambridge University. I co teraz tutaj mamy? Proszę sobie popatrzeć. Realizm. Co to jest realizm? To jest lewy dolny ruch. Materializm plus indywidualizm. Projekcja realizmu daje konserwatyzm, czyli ideologię konserwatywną. Materializm plus holizm daje marksizm. No tak chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Projekcją jest komunizm. Idealizm plus indywidualizm daje liberalizm i projekcją jest liberalizm. Jest ta automorficzna w tym momencie. I cztery, idealizm plus holizm daje neopozytywizm. Z czego tutaj na samej górze mamy postmodern, jako ten taki już segment wybitnie wyalienowany. I o co tutaj chodzi? To jest ujęcie klasyczne. Tak można by o tej ideologii rozmawiać i jakby obracać się w tej przestrzeni bez końca. Ale przecież nasz tutaj autorytet, Karl Mannheim, w swojej książce o ideologii utopii wskazał, że temat ideologii, to pojęcie, nie może być wyjaśnione bez użycia pojęcia kolektywnej nieświadomości. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to takiego jest. Kolektywna nieświadomość. Nie będę tego wyjaśniał, bo to jest pojęcie z zakresu Jungowskiego. A więc w słowie ideologia zawarty jest implicite pogląd, że w określonych sytuacjach kolektywna nieświadomość pewnych grup zaciemnia zarówno im samym, jak też innym rzeczywistą sytuację społeczeństwa. I według Mannheima element zbiorowej nieświadomości das kollektiv unbewusste w grupie elementów nieświadomościowych składa się na ideologię, ponieważ zakrywa pewne elementy i aspekty rzeczywistości. Odwraca się od wszystkiego, co zachwiałoby wiarę lub sparaliżowało chęć zmiany rzeczy. W ten sposób element nieświadomości wpływa na wszystkie składniki ideologii. Światopogląd, system wartości, dyrektywy praktycznego działania. Mannheim nieprzypadkowo nazwał swoją książkę Ideologia i Utopia, podkreślając tym samym rolę grupy elementów wziętych z kolektywnej nieświadomości dla konstruktu ideologii. Czyli to, co tam jest pokazane na tym wykresie, to nie wystarcza, żeby wyjaśnić jeszcze tą ideologię. Trzeba przejść do kolektywnej nieświadomości. I tutaj zmuszony jestem troszeczkę wprowadzenia zrobić, ponieważ pojęcie kolektywnej nieświadomości opiera się na archetypach. Też pojęciu jungowskiego. Ale zanim do tego przejdę, to powiem, jak my widzimy współczesność. Na współczesność składają się trzy epoki. Premoderna, moderna i postmoderna. Ktoś by powiedział, że premoderna to już była. Nieprawda. W miejscowości pod Łodzią, jak się nazywa? Kurpie, właśnie, znajduje się ewidentna premoderna. Można sobie zobaczyć 3 minuty film, jak oni się tam modlą. Dlatego, że premoderna to jest paradygmat sakralności. Paradygmat realności to jest moderna i paradygmat wirtualności to jest postmoderna. I teraz dobrze byłoby zobaczyć tutaj, jak to się składa w sensie etnosu. Czyli mamy to miejsce, gdzie jeszcze dominuje mitos
i to jest w etnosie, mamy miejsce, gdzie naród, gdzie naród się składa, już jest pewien logos, jeszcze na podłożu mitosu, i mamy nację, gdzie już jest pozbawiona w ogóle mitosu, jest czysta logistyka obywatela, to już nie ma znaczenia jak teraz, w naszej konstytucji. Kto jest Polakiem? Żyd może być Polakiem, Ukrainiec, Polak może być Polakiem, każdy może być Polakiem. Wystarczy, że jest obywatelem. Czysta logistyka. Więc ideologia tu jest najłatwiejsza do wprowadzenia oczywiście. Natomiast w tej przestrzeni etnosu nie ma jeszcze ideologii, tam jest czysta mitologia. Dopiero ideologia pojawia się w modernach. I to moderne też dzisiaj mamy. Mamy premoderne, moderne i postmoderne. I trzeba rozpatrywać tą ideologię właśnie w tych dwóch aspektach. Moderny i postmoderny, bo w premodernie jeszcze tej ideologii nie ma. Za to co jest w premodernie? W premodernie jest to podłoże mitologiczne, które tu zaraz pokażę i do którego przejdę, bo tu sobie można zobaczyć, jak to wygląda w analizie, bo trzeba jakąś analizę zrobić. Samo powiedzenie, że ideologia zawiera element kolektywnej nieświadomości, to nie wystarcza. Tu trzeba dokonać pewnej mitoanalizy. Jakie elementy nieświadomości się znajdują w tej ideologii? Ja wybrałem sobie ideologię feminizmu, no chyba tutaj wszyscy wiedzą, co to jest, nawet później zobaczymy, że są to jakby dwie ideologie feminizmu, nie jest jedna, tylko dwie. I oparta na mitologii matriarchatu. Na matriarchacie. Czyli tu mamy paradygmat, który będzie zwieńczeniem cywilizacji. To jest jedno pojęcie, o które podpina się mnóstwo innych pojęć, aby on rządzi wszystkim. Tak jak mówiliśmy, sakralność, realność, wirtualność, cywilizacja, kultura i w ramach tej kultury właśnie jest ideologia. I takim jakby podobnym do freudowskiego ujęcia, że jest super ego, ego i id, to tutaj na dole mamy właśnie ten element logosu wychodzącego, jakby przechodzącego z dołu do góry. Czyli mamy logos Apolina, logos Dionizosa i logos Kybeli. To są trzy takie podstawowe pojęcia i narzędzia, które służą do analizy nieświadomości społecznej i kolektywnej w celu wyabstrahowania z tego elementu ideologii feminizmu. Tu mógłbym się tu posługiwać dalej socjologią głębi Gilberta Duranda. Wiem, że ona jest tu na naszej uczelni bardzo popularna. Model diurniczny, czyli z dołu do góry. Model diurna, nie? Czy Państwo powinni się osłuchać z tym słowem diurna, proszę powtórzyć na głos. Diurna, nie durnia, tylko diurna. Diurna, nocturna, model nocturna, będzie niżej, o dramatycznego i nocturna mistycznego. W skrócie chodzi o pewną rodzaju przedsiębiorczości i organizowania przestrzeni. Czyli przestrzeń w modelu diurna jest z dołu do góry. Wojownik wypuszcza strzały i strzała leci w niego. I jest tylko życie albo śmierć. Czyli przedsiębiorczość jest tego typu, że się z tą śmiercią się walczy. Walczyć, ma się postawę aktywną. Natomiast w tych dwóch, nocturna mistycznego i nocturna dramatycznego, to jest przedsiębiorczość eufemistyczna. Czyli w mistycznym to się tłumaczy, że w dramatycznym może tu pokażę, to się tłumaczy, że początek jest końcem, że pory roku się powtarzają, że dobrze byłoby po prostu się bawić, czyli konsumpcja, albo kopulacja, rytmiczność. Jeżeli ktoś tak osiedzi, na przykład tak stuka nogą, to jest właśnie w trybie diurna dramatycznego. Podobno Hitler, jak rozmawiał, zawsze mu ta noga tak latała. To on był w trybie nocturna, nie był wzorcem diurnicznym, tylko był wzorcem właśnie dramatycznym. Nocturn mistyczny z kolei tłumaczy to w ten sposób, że początek jest końcem, koniec jest początkiem. I teraz jak to przejść z tego do feminizmu i do tej ideologii? Otóż pośrednim etapem jest analiza mitów. I tutaj do tego weźmiemy Kybele, to już była wcześniej podane, że ona jest na samym dole. Czyli ona jest jakby taką organizującą boginią, organizującą materię. I tu ją przedstawia właśnie obrazek. Obok niej są dwa lwy. Reżim dnia i reżim nocy odpowiada ściśle bogom greckim.
I tu mamy, że ideologię walki reprezentuje Apollo jako reżim diurna, zabawy Dionizos, reżim nocturna dramatycznego, a właśnie ta Kybele reprezentuje reżim nocturno mistycznego. I z tej Kybele wyrasta właśnie matriarcha. Czyli pierwsza faza, i tutaj nawiążę do nauki, przyznacie taką archeologię, jest taka nauka, archeologia właśnie. I ta archeologia odkryła, że około 10 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy jeszcze była rewolucja neolityczna, się dokonywała, to rządziły kobiety. Tak, w formie takiego matriarchatu. I dopiero wejście do Europy, Indoeuropejczyków spowodowało zmianę z matriarchatu na patriarchat. I to się dokonało bardzo dramatycznie. Ta zmiana, bo oni przynieśli swoich nowych bogów. Czyli tutaj w starej Europie rządziła tak zwana matka, nie, wielka matka, tak, która się potem personifikowała w formie tej Kybele. Natomiast Indoeuropejczycy przynieśli swoich bogów i ściśle określony, którym zresztą korzystamy do dzisiaj, porządek społeczny. Czyli na górze są kapłani, w środku wojownicy, a na dole chłopi. I tak to się jest. To kto to chce popatrzeć na nasz Instytut Filozofii. Kto jest na górze, to jest w środku, to jest chłopem. Od razu sobie to wyjaśnię. Natomiast wiadomo, że to była zmiana społeczna, czyli taka nazwijmy to socjologiczna. Tak, to była zmiana socjologiczna, oparta na faktach społecznych, które trzeba analizować, jakie wtedy miały miejsce i podparta właśnie tą mitologią matriarchatu. Czyli nastąpiło przejście z matriarchatu do patriarchatu. O. Przed przybyciem Indoeuropejczyków w Europie istniała cywilizacja Wielkiej Matki. Natomiast ona została zniszczona przez tych Indoeuropejczyków i oni stworzyli kulturę Apolla. Ale nie odbyło się to tak bez walki. I na przykład podam taki przykład tutaj z kultury minojskiej, to znaczy z Krety, gdzie jakby jeszcze obowiązywało, gdzie właśnie jakby Kreta to jest typowym przykładem cywilizacji Wielkiej Matki. Bo tam się mówi pałac kreteński, ale ten pałac kreteński to był pałacem funeralnym. Tam się nie dało mieszkać. To był pałac dla pochówków, gdzie właśnie rządziła ta Wielka Matka. Natomiast Zeus Dionizos, ten kreteński, to nie był Zeus Dionizos kontynentalny. Według Karla Kereniego, i tu korzystam z literaturoznawstwa, poprzednik obu greckich bogów na Krecie, czyli ten kreteński Dionizos i kreteński Zeus, nie byli bohaterami, nie byli bóstwami greckimi. Nie dzieliły ich żadne granice tego rodzaju. To były bóstwa kreteńskie, czyli te minojskie. To był inny Zeus i inny Dionizos. To był właśnie taki Zeus i Dionizos podporządkowany tej Wielkiej Matce. I to były jeszcze ostatki, można powiedzieć, tej matriarchalnej cywilizacji. Około 1500 lat przed naszą erą. Potem, po tym najeździe dodatkowo tych dorów i tak dalej, tam w Grecji już tego nie było. Pojawił się czysto patriarchalny układ z Zeusem jako gromowładnym władcą Olimpu. I podam kolejny przykład. Kolejny przykład, kiedy może pamiętacie taką sytuację, kiedy Agamemnon został zamordowany. Wiecie, kto to był Agamemnon? To był bohater spod Troi, dowódca tych wojsk. No, Heros. Wrócił do siebie i w trakcie kąpieli został zamordowany przez własną żonę Pitymajezję. Pomścił go jego własny syn. Czyli tutaj zamordowanie tego Agamemnona to było pewnego rodzaju aktem sakralnym. Właśnie poświęcenie króla dla tej bogini Wielkiej Matki. I dokonał się sąd bogów, któremu przewodniczył właśnie Zeus, obrońcą tego Orestesa, czyli tego syna, który zabił własną matkę, w nowinie zemsty za ojca, był Apollo. I jak myślicie, w tej nowej już jakby przestrzeni patriarchatu, komu bogowie przyznali rację? No, matce, która, czyli żonie, która zabiła męża,
jakby w czynie sakralnym, czy temu synowi, który pomścił w imię patriarchatu swojego ojca, zabijając matkę. Synowi. I to jest właśnie moment przejścia już w Europie na system czysto patriarchalny, którego efekty można wszędzie zobaczyć, nawet w kulturze prawnej i tak dalej. Oczywiście to trwało gdzieś do epoki moderny, kiedy zauważyliśmy te ruchy feministyczne i pewnego rodzaju ten model patriarchalny się zaczął kruszyć. Zaczął się kruszyć pod wpływem tego, no tam różnych faktów społecznych, które miały miejsce. I co w efekcie mamy dzisiaj? No w efekcie mamy sytuację, kiedy nastąpiła taka narracja, taka dyskusja o gender. I tu bym chciał przedstawić swoje widzenie gender jako z jednej strony ideologię opartą na indywidualnej konwencji płci człowieka i naukę o społecznej konwencji płci człowieka. Czyli gender może być ideologią i równocześnie może być też nauką. Zależy, jak się rozumie człowieka, bo człowiek w socjologii jest w 100% rozumiany jako konstrukt społeczny. Człowieku nie ma nic biologicznego. W sensie socjologicznym. Bo jeżeli będziemy brali medycynę czy antropologię, to będzie inne podejście. Tam będą elementy biologiczne. Natomiast socjologia widzi człowieka jako w 100% zestawienie zbiór jakichś faktów społecznych, czyli konstrukt społeczny. Więc jeżeli gender patrzy na sprawy płci jako na konstrukt społeczny, to jest to nauka. Pod warunkiem, że posługuje się nie indywidualną, ale społeczną konwencją płci. Natomiast indywidualna konwencja płci zakłada, że można sobie samemu dokonywać wyboru tej płci. Rozumiecie? To jest już ideologia, która każdej jednostce daje prawo do swobodnego wyboru płci. Podczas kiedy gender jako nauka bada te zagadnienie jako społeczną konwencję płci. Czyli na przykład z chłopca można zrobić dziewczynkę. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Z Norwega można zrobić murzyna. Z murzyna można zrobić Norwega. Dowolnie można, to pedagogika tego służy. Dowolnie można tu manipulować tą płcią. Społecznie. Natomiast indywidualnie to znaczy, że przyznajemy każdemu prawo, że on dzisiaj będzie kobietą, jutro będzie mężczyzną i tak dalej. Albo będzie w ogóle androgeniczny. Czyli tutaj trzeba powiedzieć, że jest sytuacja następująca, że widzimy tą gender jako ideologię i jako naukę. I po tym, jak podczepimy ten feminizm, to zobaczymy, że w istocie są dwa rodzaje feminizmu. Że jest taki feminizm, i tutaj jeszcze bym powiedział, że to jest oparte w pewnym sensie na językoznawstwie, na modelach językoznawczych, gdzie porównujemy przeciwieństwa. Bo męskie i żeńskie jest to pewnego rodzaju przeciwieństwo, jest to diada. Ale jest to tak złożone, że no nie można tego rozerwać. Tylko w tym przeciwieństwie zawsze element jest taki, że jest element jakby, bym powiedział, kierujący. Czyli może być to element kierujący żeński i wtedy jest żeńskie, męskie, żeńskie, a może być element kierujący męski. To wtedy jest męskie, żeńskie, męskie. Tak to może można rozumieć. Ale to diadyczne widzenie płci jest związane z naszą strukturą myślenia. My w ogóle myślimy diadycznie. My wszystko rozdzielamy. Czyli widzimy dzień i noc, widzimy siebie i nie siebie. No jest tak? No widzimy siebie i nie siebie. Nie? Wszystko, na co patrzymy, jakby rozdzielamy. Widzimy w ten sposób jako 0 i 1. Więc generalnie to myślenie przechodzi też na sprawy płci. Tyle tylko, że możemy mieć do czynienia z trzema różnymi modelami. Takim modelem, gdzie jest, jakby to powiedzieć, model graduacyjny. Model graduacyjny. Zobaczymy. Gdzie jest pewien konsensus. Jest opozycja gradualna. Posiada różny stopień gradacji tej samej cechy. To jest wzięte z językoznawstwa. Może być opozycja prywatywna. Jeden człon różni się od drugiego obecnością, brakiem danej cechy. I wreszcie może być model ekwiwalentny, ekwipolentny,
i to jest właśnie gender taki, gdzie jakby to powiedzieć, znaczy w tym modelu prywatywnym jest tak, że można powiedzieć, że to gender, ten feminizm, właśnie ten feminizm typu drugiego, to jest taki, że on nie widzi świata dla mężczyzn. To jest tylko świat dla kobiet. Czyli mamy sytuację, że kobiety tworzą świat dla siebie. Nie chcą już dorównać, nie chcą dorównać mężczyznom w ich świecie, co byłoby modelem gradualnym, tylko chcą stworzyć własny świat i to jest model prywacyjny. Model prywacyjny. Nierówności gender są zakodowane w strukturze ludzkiego myślenia. Płeć i myślenie mają tę samą strukturę. I na koniec jeszcze powiem, że feminizm jest pewnego rodzaju rasizmem. Jest to rasizm tylko, że nie biologiczny, ale kulturowy. Jest to dokładnie rasizm, który powstał właśnie w tych samych czasach jeszcze w XIX wieku, czyli w epoce moderny. Wiemy, co zrobiła moderna. Nie było niewolnictwa w Europie. Nie było, już po średniowieczu się niewolnictwo skończyło. I nagle te wielkie cywilizacje, to cywilizacje kultury, powiedzmy sobie, anglosaskie, zaczęły wykorzystywać niewolników. Zawozić ich do Ameryki, te Indie, które Anglicy tam podbili i tak dalej, i tak dalej. To było w XIX wieku. I to było normalne. Już nie mówiąc o Afryce, o tych koloniach, które tam wtedy sobie kraje europejskie zbudowały. Czyli to ten feminizm właśnie stąd pochodzi. Z pewnego rodzaju ideologii, że my mamy być lepsze. My kobiety mamy być lepsze. Jest to rasistowska ideologia klasyfikowania ludzi według serii logicznych i przypisywania im na tej podstawie określonych charakterystyk. Jest to pewnego rodzaju numerus clausus, gdzie w miejsce jednego z tych stereotypów wprowadza się drugi. Istota numerus clausus właśnie pozostaje ta sama, niezależnie od tego, czy wprowadza się ją z myślą o grupie postrzeganej jako zbyt silna, czy grupie uważanej jako za słabą. Więc kobiety się posługują tym numerus clausus. I kończąc powiem, że w postmodernie dochodzi do uwięzienia ludzi w ramach biologicznych i do powstania struktury społecznej, gdzie zamiast wielu ras czy klas podział będzie dychotomiczny według płci. To jest przyszłość. Ponieważ ten matriarchat i ta wielka matka bogini Kybele zaczyna z powrotem wygrywać w wojnie logosu. Tak jest. Czyli na początku, jak przyszli Indoeuropejczycy, przegrała, ale nie zniknęła z przestrzeni mitologicznej. I skoro ta przestrzeń mitologiczna jest podstawowym językiem komunikacji między ludźmi, różnych płci, ras i języków ogólnie, to widzimy, że w niej są pokłady, które powodują poprzez ten już wykwit feminizmu typu pierwszego i drugiego, że przyszłość jakby należy do kobiet, które w ogóle mogą się nie posługiwać mężczyznami przy rozrodczości. Ogólnie mówiąc, i nawet jak zobaczymy współczesne seriale, czy jakieś tam inne takie, to tam wyśnie występują kobiety, które już grają tego rodzaju rolę. Że w ogóle jakby mężczyźni nie są potrzebni, nawet w celach biologicznych. Jest to coś, co można powiedzieć się sprawdziło, a było wcześniej przewidziane przez tak zwaną cyber manifesty. Nie wiem, czy czytaliście, na początku lat 80. Że płeć jest faszyzmem. Więc trzeba uwolnić człowieka od płci, czyli ogólnie mówiąc uwolnić od człowieczeństwa. Bo jak nie ma płci, to nie ma człowieczeństwa też. I stworzyć cywilizację dla cyborgów. Donna Haraway. Cyborg Manifest, 80. rok. To już tyle lat temu było przewidziane. I w tym kierunku zmierza właśnie nasza cywilizacja. Dlatego kończę apelem do mężczyzn, żeby znaleźli swoje pokłady diurniczności, czyli wyszli z tego nokturnu, bo to jest jedyny ratunek dla naszej cywilizacji, już nie mówiąc o wojnie z innymi cywilizacjami i islamu, które postrzegają naszą cywilizację jako słabą i sprzeczną z naturą. Słabą i sprzeczną właśnie przez to, że jest nokturniczna. To wszystko. Dziękujemy. Zanim tak oddam głos, Paweł właśnie chodziło o feminizm trzeciej, a nie drugiej. Drugi, feminizm jeden, to jest ten feminizm, który jest ideologią, że kobieta ma dość do jakby walczyć z mężczyzną jego na jego i na jego warunkach, w jego własnym świecie, tak jak biznes woman.
A feminizm numer dwa, że kobieta sobie tworzy własny świat, czy w ogóle nie potrzeba numer trzy. Numer dwa to jest właśnie ten, który powiedziałem. Numer jeden to w sukcesie. Ja to jest taki, tak przynajmniej jest to przyjęte w światowej nauce. Oddaję teraz głos i pierwszy się zgłosił Adam, widzę później Marek. No ja właśnie do tego się chciałem odnieść, jeśli chodzi o rodzaje feminizmów, to wydaje mi się, że na ten moment to jest tak pojemne słowo, że wszystko się w tym mieści. I też zwróciłem uwagę na ten podział, że wydaje mi się on bardzo wąski, właśnie dlatego, że pierwsze feministki, które nazywały się sufrażystkami, one tak naprawdę walczyły o odpowiedzialność mężczyzn. One były przeciwko prawu do aborcji, dlatego, żeby mężczyźni brali odpowiedzialność za konsekwencje swoich czynów. Największy gwałt na kobiecie to aborcja. Właśnie, to powiedziała jedna z nich, nie pamiętam teraz nazwiska. Pierwsza kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Być może. A nie pamiętam też własnego. Ale właśnie, więc co chciałem zauważyć, że to właśnie nie sprowadza się tylko do takiego prostego podziału na dwie części. I wydaje mi się, że no jest jakiś rodzaj, tylko że no to pojęcie przez tą pojemność kojarzy się dzisiaj jednoznacznie z trzecią falą feminizmu, ale no występowało też w takim kontekście, z którym można by się zgodzić, że jest, nazwijmy to, kompatybilny z logosem naszej cywilizacji, ale właśnie dotyczy nie tyle samej walki o prawa, bo to mi się wydaje bardzo istotne, że kiedy mówimy o prawach, to moje prawo jest zawsze obowiązkiem respektowania tego prawa przez kogoś innego. Więc bez sensu jest wychodzić na ulicę, czy w ogóle krzyczeć, żądając, domagając się jakichś praw, jeżeli nie przedkłada się też określonych obowiązków, nie postuluje się jakichś obowiązków. Jeżeli ja mam prawo do życia, no to inni mają obowiązek przestrzegania zakazu zabijania. Nie. Więc w ten sposób by działała równość i wydaje mi się, że współczesne rozumienie feminizmu czy praw kobiet, ono jest o tyle właśnie fałszywe i niekompatybilne z tym logosem cywilizacji, tak to nazwijmy naszej, że tego nie uwzględnia. Nie dotyczy zresztą to tylko tego, ale wielu innych ruchów, które jakby działają na tym samym podłożu. I tak się odniosę teraz, zamykając to trochę do... zrobię z tego pytanie, bo na końcu padł właśnie taki apel. Wydaje mi się, że to w ogóle, co tutaj usłyszałem, to jest bliskie temu, co jak to widzi Peterson właśnie, mniej więcej. I też z podobnej perspektywy, na które rzeczy patrzy, no bo to było odwołanie się do zbiorowej nieświadomości, prawda? Więc moje pytanie będzie, jakie z tej perspektywy tutaj przedstawionej byłoby to rozwiązanie? To znaczy, co powinni robić na przykład mężczyźni? Bo ja przedstawiałem to ze strony na przykład Petersona, jak on to widział za pomocą też tam kilku takich haseł, a jak tutaj gdzieś to widzi. Przypominamy, że to będzie tylko dyskurs naukowy. Dyskurs naukowy, właśnie. Nie nawołanie do nienawiści ani innych elementów. Właśnie. Ja cieszę się, że wprowadziłem tu przestrzeń dyskursu naukowego, pojęcie logosu. Nie ma jednego logosu cywilizacji. Bo tu już widać, na tym nawet wykresie, że są trzy te logosy. Jest logos Apollina, Dionizosa i Kybele. I mamy z nim współcześnie do czynienia, z tymi trzema logosami, pod które podpięte są różne właśnie takie, nazwijmy to, ideologie. Ale istotą, skoro Mannheim to widział, że te ideologie mają swoje źródła w kolektywnej nieświadomości, wykorzystują tą kolektywną nieświadomość, to jest zobaczyć, jaką tą kolektywną nieświadomość wykorzystuje każde źródło. I może faktycznie kolega ma rację, że te feminizmy były trzy, bo skoro tu mamy trzy, jest apoliński, czyli jakby diurniczny, że jest tylko mężczyźni rządzą, to jest ich świat, prawda? I kobiety mają w nim dorównać. Jest taki świat, że jeszcze kobiety jakby współpracują z mężczyznami, ten model gradencyjny, i na dole jest, że w ogóle nie ma mężczyzn, tylko mają swój własny świat. I to ma uzasadnienie mitologiczne. Nie trzeba to tak powiedzieć, że to podejście ma uzasadnienie mitologiczne, a to jest bardzo potężne uzasadnienie. Bardzo potężne, bo skoro ono już 10 tysięcy lat temu tutaj dominowało na tych terenach, gdzie nas jeszcze, powiem, Słowian tutaj nie było, bo myśmy weszli w V-VI wieku na tę ziemię. Prasłowianie to jest takie pojęcie, powiedziałbym, no, zbiorcze. Nie odpowiada faktom,
że tutaj pojawiliśmy się wraz z tymi awarami. No to to jest w genach naszych. To ma to potężne. I co prawda, te wieki następne były takie, że ten patriarcha decydował, ten logos apoliński, ale on się zaczął kruszyć już w średniowieczu. Jeżeli rycerz w średniowieczu zajmował się gwałtami, rabunkiem i tak dalej, to kim on był? Faktycznie. On nie był tym rycerzem spod tronu, który o honor walczył. To już był zupełnie inny rycerz. To był rycerz rabuś. To już taki model. A potem nie rycerz rabuś, tylko kto? No kapitalista. Ja nie mam nic, ty nie masz nic. To tu mamy fabrykę. Tak, tu budujemy fabrykę. Miany robić, kombinować, oszukiwać, znaczy być cwanym. Cwany, czyli dobrym. Cwany to jest dobry. Jest moderna. Moderna. Pojawiła się. Już tego logosu nie ma. To jest logos dionizyjski. To jest bohater Trickstar. Dzisiaj jest tak, jutro tak, jeszcze pojutrze inny. On się bawi, on zarabia, on życie traktuje tak, a nie inaczej. On jakby eufemistycznie nie myśli o śmierci w ten sposób. Nie? Jeden jak, drugi jak, jeszcze tam coś. I wreszcie właśnie jest ten logos kibeli, tych kobiet, które na to wszystko patrzą, że te ich rodzenie idzie na marne w pewnym sensie. No tak bym to powiedział. Bo to nie naszym wysiłkiem powstaje ludzkość, tylko ich. One muszą urodzić. I to wszystko idzie na marne, więc może lepiej na tym położyć swoją łapę, na tej utrobie, prawda, i traktować tą właśnie ludzkość w ten sposób, jako swoją macicę, którą to macicą mogą rządzić. Bo rządzą macicą, ogólnie mówiąc. I nie będą przedmiotowo wtedy wykorzystywane. Czyli ideologia Wielkiej Matki to jest ideologia macicy. A mężczyzna to jest kastra. To tak jak w ideologii Kibeli. Tam byli kapłani kastraci, którzy publicznie się kastrowali. No wiecie o co chodzi, nie? Więc mężczyzna nie jest w sumie do niczego potrzebny tutaj, w tym miejscu. I ja się z tym zgadzam. Faktycznie się z tym zgadzam. W tym kierunku idzie nasza cywilizacja. Ta zachodnia. Te 10% tutaj ludzkości w Europie, ten miliard złoty miliard, w tym kierunku, to idzie ta postmoderna. W takim kierunku, jak to ten Deleuze wymyślił to jajo, które to jajo to jest właśnie jako bez, jak to było, deterytorializacja. Deterytorializacja organów. Tak, co robić? Tak jest, wtedy te kłącza i te różne inne koncepcje, że właściwie tam nie ma płci, nie ma człowieka i wreszcie wracamy do niczego. Do niczego, tego niczego, nie? Który, no jeżeli człowiek się tak bardzo odhumanizuje, to kim zostanie? To co z nami będzie? To jakie to będzie społeczeństwo? I odpowiedział na to. To będzie społeczeństwo w postaci stada świn. No. Tak bardzo człowiek się jakby odetnie od człowieczeństwa, że zostanie społeczeństwo stada świn. No, jacyś inni filozofowie typu tego, który wymyślił pojęcie homo sowieticus, to mówią o człowieku mrówce, czyli powiedzmy sobie człowieku w jakimś mrowisku społecznym. Jak byłem w Holandii, to widziałem, 40 lat można pracować, mieć domek, samochód i tak dalej, ale to jest to samo życie, to samo, ten sam dzień, 40 lat się, jakby to powiedzieć, przewija. Czy tak ma to wyglądać? Czy nie lepiej jest rzeczywiście walczyć ze śmiercią w sposób diurniczny, czyli ryzykować, walka ze smokiem, walka w różnych sytuacjach? To jest właśnie to, wypuścić strzałę, żeby zaryzykować własnym życiem, tak jak to zrobił Sokrates, bo też był wojownikiem, bo przecież mógł. Albo inny, który mógł spod Troi wyjechać i być bogatym emerytem w Grecji. Wiedział, jaki go los spotka. Prawda? Wiedział. Ten, który zabił Hektora. Wiedział, jaki go los spotka i mimo to został. I spotkał go ten los. Czyli trzeba mimo wszystko z własnym losem się samemu uporać. Kobiety mają tą sprawę, że mają te wyjście, że mogą urodzić. I to już rzeczywiście funkcja jest spełniona. Ale oprócz tego są jeszcze ludźmi. Czyli te sprawy dwupłciowości, tej diadeczności widzenia świata jako męskie, żeńskie, powinny uwzględniać, że ten mężczyzna może dla ich, jakby dla dobra tej konstrukcji męskiej, żeńskiej, może mieć pierwszeństwo w pewnych rzeczach, a w innych rzeczach pierwszeństwo może mieć kobieta. Dla sukcesu tej diadyczności, która jest osnową naszego myślenia, trzeba powiedzieć, bo na tym polega też myślenie, struktura myślenia odpowiada strukturze płci. Stawiam tu taką tezę. Marek? Ja chciałem tylko doprecyzować pojęcie, które użyłeś w pewnym momencie, bo
Mnóstwo tutaj myśli się pojawiło, na szczęście mamy to nagrane. Element kierujący męskie, żeńskie, męskie lub żeńskie, męskie, żeńskie. O co chodzi w tym męskie, żeńskie, męskie? Może na przykładzie jakimś. Z mitologii na to. Tak, zaraz to wytłumaczę. To jest wzięte właśnie z tego przykładu z Karola Kelneya, który zanalizował ten mit. Ten mit Zeusa w sensie kreteńskim, minojskim i kontynentalnym. I uznał, że to są dwa różne mity. Tam był Zeus i Dionizos podporządkowany kobiecie, tej wielkiej matce, a tutaj nie. I to polega na tym, że... aha, to jest jeszcze tutaj opowieść o tym... A. No może ja zacytuję, że Karol Kelly porównał dwie interpretacje mitu o Zeusie, kreteńską i heleńsko-kontynentalną. Według tego badacza mamy do czynienia z matriarchalną i feminoidalną legendą o Zeusie. Typ kreteński Zeusa związany jest z kulturą matriarchalną wyspy. Zeus Dionizos w tej interpretacji składał się z trzech faz życia. Nasienia węża, embriona zwierzęcia minotaura oraz młodzieńca. Odpowiada to dokładnie feminoidalnemu trójtaktowi matriarchalnej kultury żeńskie, męskie, żeńskie. Feminoidalny trójtakt kultury. Tak to jest sformułowane. No Marek, dostałeś odpowiedź. Może ktoś inny chciałby zadać pytanie Pawłowi? Nie ma? W takim razie pozwalam sobie zakończyć temat. Ja jeszcze tylko na koniec powiem, że zachęcam koleżanki i kolegów do tego, żeby w ramach filozofii sięgali do ciekawych koncepcji z innych nauk. W szczególności z socjologii, która jest jakby dla nas podstawą, chociaż mi wszystkiego nie wyjaśni. Trzeba jeszcze wziąć tą psychologię głębi i jeżeli się już weźmiemy za mity, to mitoanalizę tego Gilberta Duranta. No i oczywiście literaturę i językoznawstwo de Saussure'a. I będziemy może mieli już kontakt.